Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Dobrze nam idzie z publicystami Rafałem Dziemkiewiczem, Tadeuszem Płużańskim, więc jeszcze jedna część, ale o innej osobie, Donald Tusk, jak widzą państwo z tej strony za moimi plecami. I ostatnie jego wypowiedzi teraz na tapecie. Donald Tusk od jakiegoś czasu bardziej intensywnie udziela się na portalach społecznościowych, no i w taki bardziej ostry sposób wkracza do polskiej polityki z Brukseli. Ostatnio łagodnie można powiedzieć kazał Jarosławowi Kaczyńskiemu nie straszyć polskich obywateli w jednym z wywiadów. Powiedział, że państwo Prawa i Sprawiedliwości jest państwem nieudaczników, rządzonym przez nieudaczników. Redaktor prowadząca tę rozmowę, Monika Olejnik, zarzuciła, nawet chyba ona była zdziwiona tak mocnymi słowami, zarzuciła Donaldowi Tuskowi, że ten nie buduje polskiej wspólnoty. Co się stało? Czy Donald Tusk z takiego kulturalnego, można powiedzieć, człowieka stracił maniery? Co się wydarzyło? O odpowiedź proszę Rafała Dziemkiewicza. To się wydarzyło, co się wydarza z, powiedzmy, mężczyzną, który był wodzicielski, czarujący, cudowny, dopóki pani nie zaciągnął tam, gdzie chciał, a jak już ją tam zaciągnął, to nagle robi się dla niej nieprzyjemny i mówi, żeby sobie poszła. No mniej więcej tak to odbieram. Donald Tusk osiągnął wszystko, co sobie w życiu zamierzył. A zamierzył sobie w życiu być kimś, kto nic nie musi robić, opływa w wielkie bizantyjskie dostatki, jest na szczycie i stamtąd może, tak powiem, sobie nas wszystkich lekceważyć. Jest takim politycznym sybarytą w tej chwili i zastanawiam się nad tą jego aktywnością medialną, taką jego wałęsizacją, powiedziałbym, bo właśnie te jego wpisy bardzo przypominają właśnie to, co Wałęsa robi. Albo jest to wynik jakiejś frustracji, a nie sądzę, żeby on miał powody do frustracji w tej chwili, albo jest to raczej jakaś taka, takie właśnie machnięcie ręką, takie jest powiedzenie sobie, ja już nie muszę ich czarować, mnie to już mało obchodzi, ja mogę sobie dać upust swoim złościom i pokazać, że w ogóle jestem gdzie indziej, bo przecież no myli się, kto by uważał, że to jest jakieś mieszanie się do polskiej polityki. No Tusk nie zgłasza żadnych projektów. Jego ostatnim pomysłem publicznie ogłoszonym było to, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz był wspólnym kandydatem prezydenckim opozycji. To już było bardzo dawno. Od tego czasu Tusk właściwie nic nie robi, on tylko tak przygaduje, no żeby nie użyć brzydszego słowa. Jakieś tam połajanki, jakieś tam złośliwości pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i ewentualnie PiSu, czasami no delikatnie mówiąc niemądre, no bo cóż to znaczy, że PiS to są nieudacznicy. No może i są nieudacznicy, ale nie powinien tego mówić człowiek, który od tych nieudaczników dostał łomot, a zostawił tu partię, która jedne wybory po drugich z tymi nieudacznikami rzekomymi przegrywa. No to mówić o ludziach, z którymi się przegrywa, że to są nieudacznicy, to znaczy poniżać samego siebie, nie mówiąc o poniżaniu tych, których się Polsce dało, czyli powiedzmy wykopać Bronisława Komorowskiego czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy innych osób rozgromionych przez rzekomych nieudaczników. Myślę, że to coś wspólnego jest z tych dwóch bohaterów. Nie przypadkiem Roman Giertych i Donald Tusk zawsze po sobie ciągnęli, jak o których w poprzedniej części rozmawialiśmy, bo to jest modelowy przykład dwóch cyników politycznych, którzy nie mają żadnej idei poza wywyższeniem samych siebie. Mogą równie dobrze udawać i pobożnych katolików. Obaj mieli taką fazę. Przypomnę, jak Donald Tusk się fotografował z rodziną pod ołtarzykiem z Matką Boską. Wszystkie chyba z całej platformy naściągano, wszystkie święte obrazki, jakie kto tam miał gdzieś na strychach na tę sesję fotograficzną. I mogą udawać liberałów, i mogą udawać wrogów Putina i przyjaciół Putina. I to jest dokładnie wszystko jedno, bo tak naprawdę liczy się tylko wielkie ja. No z tej pary oczywiście Tusk jest bardziej utalentowany, bardziej fortunny, bo nie miał żadnych zahamowań, zarówno w takim czarowaniu, ja to nazywałem politycznym kalibabką, jak i również w zdradzaniu swoich współpracowników. No to jak wykorzystał Radosława Sikorskiego i porzucił go, wmawiając Sikorskiemu, że walczą o funkcję dla niego, a tymczasem Sikorski walczył o funkcję dla Tuska, wcale o tym nie wiem. No to było modelowe, jak można frajera, przepraszam za to słowo, wykorzystać i wyrzucić. Z tym, że dzisiaj, powtórzę, Tusk osiągnął wszystko, co może i chyba takie wpisy właśnie mają sprawić, żeby
dali mu już święty spokój, żeby przestali tam do niego pielgrzymować do Brukseli z liberalno-lewicowych salonów z błaganiem, żeby wracał i zbawiał demokrację w Polsce, bo on za dobrze mu się żyje i nie jestem zainteresowany, żeby cokolwiek zbawiać. Jeszcze sobie pojeździ po świecie, ewentualnie mógłby przyjąć hołdy, ale ponieważ społeczeństwo polskie coraz mniej jest skłonne mu te hołdy składać, to tym bardziej jego tutaj nie kusi powrót. Czy Platforma Obywatelska rzeczywiście zostawi w spokoju Donalda Tuska i czy prawdą jest, że jest podobny już dzisiaj do Lecha Wałęsy, Tadeusz Płużański? A te podobieństwa oczywiście są bardzo, bardzo duże. Donald Tusk jest, co by nie powiedzieć, jednym z kluczowych polityków polskich obecnie na emigracji za granicą, na emigracji w Brukseli, gdzie pojechał oczywiście z własnej woli, żeby żyło jemu się lepiej, niekoniecznie nam wszystkim. Myślę, że stracił dawno kontakt z rzeczywistością. Natomiast jako polityk jest sprytny, jest technokratyczny. Natomiast gdyby tak pogrzebać, no to tam większej, głębszej myśli raczej nie znajdziemy. I ja myślę, że to od lat tak jest z Donaldem Tuskiem, że on jest takim typowo plastikowym politykiem, skutecznym, ale no, powiedzenie o nim, że nawet powiedzenie o nim, że jest liberałem, no to mogłoby obrazić liberałów, bo nie wiem, czy Donald Tusk do końca sobie zdaje sprawę, co to w ogóle znaczy, jak to się je. Jego nagłaśniane bardzo mocno wykłady w Polsce, które spotykały się z coraz mniejszym zainteresowaniem, szczególnie ten wykład pamiętny na Uniwersytecie Warszawskim z supportem pana Jerzyskiego. Gdyby tak się znowu przyjrzeć poważnie, to tam nic nie było, no to stek banałów, oczywistości. Donald Tusk właściwie kreowany na jakiegoś męża stanu, zbawcę, że on tu wróci, że on jeszcze zamiesza w polskiej polityce, no to jest mocno wszystko przereklamowane, bo powtarza te same dyrdymały, za przeproszeniem, które opowiadają jego koledzy w kraju, o tym, że w Polsce jest zamordyzm, o tym, że jest dyktatura, że jest gorzej niż w czasach komuny, co już samo w sobie jest po prostu absurdalne i nieprawdziwe, że jakieś porównania z Białorusią, że Polska idzie niemal drogą Białorusi. Także no, czy jest to oryginalna myśl, czy jest to jakakolwiek myśl polityczna, śmiem twierdzić, że nie, że Donald Tusk przejdzie do historii, właściwie już zaczął do niej przechodzić, bo zadowolił się właśnie takimi ciepłymi posadkami w Europie. Przejdzie do historii jako polityk też bezideowy, jako polityk, który nie miał zbyt wiele do powiedzenia, ale właśnie sprytny, sprawny technokrata. I moim zdaniem, że raz, że on w ogóle nie ma potrzeby i powodu powrotu na polską scenę, bo jemu się to zwyczajnie nie opłaca. A dwa już tak daleko odpłynął, że realnie nawet w Platformie go pewnie nie chcieli, mają jemu podobnych, prawda, cwaniaków i technokratów. A te jego wszystkie wpisy, myślę, że wynikają w dużej mierze z nudów, że tam w tej Brukseli jest po prostu, no, można chwilę pobiegać, można poharatać w gałę. No i na tym się większość obowiązków Donalda Tuska kończy. Stąd siada do Twittera i coś tam pazgrze. To jeśli o Twitterze. Pozbawione jednak głębszej myśli. To ostatni z tweetów Donalda Tuska z okazji Dnia Dziecka. Premier Morawiecki czyta dziś bajki. Trzeba przyznać, że jest w tym naprawdę dobry. To Donald Tusk i taki przytyczek w nos dla premiera Mateusza Morawieckiego. Choć jeśli mówimy o tym technokracie, no to tutaj właśnie Mateuszowi Morawieckiemu bardziej można by było to przypisać, a taki
prawny PR to bardziej Donald Tusk. No i ta polityka ciepłej wody w kranie, to było określenie rządów Donalda Tuska. Czy było ono trafne i czego jeszcze możemy spodziewać się po Donaldzie Tusku, skoro on nie zamierza wrócić do Polski? Jeszcze jedna rzecz, ta rozmowa, o której mówiłam na początku, była przeprowadzana przez Katarzynę Kolendę-Zaleską, ale była to kropka nad i, stąd pomyłka z Moniką Olejnik. Ale czy możemy spodziewać się, że Donald Tusk będzie coraz ostrzej atakował władzę? Czy może to wpłynąć na kampanię wyborczą prezydencką, która no lada moment rozpocznie się w kraju? Nie, raczej nie wpłynie to na kampanię prezydencką, ponieważ Tusk przestał być autorytetem dla ludzi spoza bańki, nazwijmy to, czy spoza żelaznego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Raczej jego wpływ na scenę polityczną jest taki sam jak Aleksandra Kwaśniewskiego. No, przypomnę, wielokrotnie mówiono, że no, Kwaśniewski rzeczywiście dokonał niezwykłej sztuki, jako jedyny wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Wydawało się, że te swoje wpływy zachowa, że jak on coś poprze, no poparł Lewicę i Demokratów, potem poparł formację Europa Plus i właściwie za każdym razem tego poparcie to był pocałunek śmierci. Więc ja myślę, że Tusk tę lekcję odebrał i właśnie nie będzie nikogo popierał, żeby nie pokazało się jego wpływ, że jego wpływ jest żaden, że jego autorytet zmalał, że on owszem, jak się pojawi na Uniwersytecie Warszawskim wygłosić jakiś wykład, choćby najbardziej bezsensowny, to będzie miał pełną salę w Auditorium Maximum, bijącą brawa, ale już poza tą salą to jego gwiazda zbladła definitywnie. I tutaj myślę, że się zalicza do przeszłości po prostu, zdaje sobie z tego sprawę. A jaka jest przyczyna tych tweetów? No jeżeli nie jest to tak, jak ja mówię, chęć jakby pokazania wyraźnie, że już dajcie mi spokój, nie będę wracał, czuję się tak wielkim autorytetem, że mam już, zostawiłem ten polski etap za sobą, no chyba rzeczywiście Tadeusz ma rację, że on się tam nudzi czasem i trochę chce, poniżając swojego przeciwnika, samemu się wystrzyć. O, jaki jestem mądry, jak ja potrafię temu Kaczyńskiemu przygadać. No ale tam sobie siedzisz i gadasz, co prawda dostając duże pieniądze za nic, więc to jest ten sukces życiowy, a Kaczyński realnie rządzi. I na sprawę, że Tuskowi nigdy nie zależało na tym, żeby realnie rządzić, bo on wejdzie do historii jako przykład polityki, której celem było dokładnie nic. Jedynym celem jego bycia premierem było to, żeby zachować wysoką popularność i po odbyciu stażu jako premier Polski pójść do prawdziwej polityki, znaczy po prawdziwe życie europejskie. To na taśmach ośmiorniczkowych mamy nagrane, jak w Platformie to widziano i na pewno widział to tak samo, że to jest inny, lepszy świat. Nie robił nic. Uważał, że dyrektywy europejskie plus fundusze europejskie załatwiają w Polsce wszystko, w związku z czym Polska nie musi mieć żadnych ambicji, nie musi stawiać sobie żadnych celów, nie musi robić niczego. No jest, był typowy dla takiej formacji. Niestety w pewnym momencie to trafiło w oczekiwanie społeczeństwa, które też zatraciło wszelkie ambicje i chciało tylko tej ciepłej wody w kranie. No ale przejechało się na tej polityce i w czasach kryzysu, w czasach koronawirusa, wydaje mi się, nie wyobrażalny powrót do takiej polityki dokładnie polegającej na nic. Rafał Ziemkiewicz i Tadeusz Płużański, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Skoro mowa była także o bajkach i o Dniu Dziecka, to jeszcze na koniec polecam Państwu tygodnik sieci, w którym właśnie gry dołączone do tego wydania. Gry dla dzieci, dla całej rodziny. Polecamy serdecznie. Dziękuję za uwagę. Gorące pytania to tyle ode mnie. Za chwilę kolejny punkt programu.